Bardzo często, będąc świadkiem różnych spotkań biznesowych, spotykam się z określeniem używanym przez menadżerów: twoi ludzie, moi ludzie, nasi ludzie. Mam z tym określeniem pewien problem i chcę go dzisiaj z wami omówić. Zostańcie ze mną i posłuchajcie, co to może oznaczać i jakie nieść ze sobą konsekwencje. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Któż z nas nie słyszał określenia: moi ludzie coś zrobili, niech twoi ludzie to zrobią, niech nasi ludzie wezmą się w końcu do roboty? To są bardzo popularne określenia, które spotykamy nie tylko w korporacjach, ale w różnej maści biznesach, gdzie mamy do czynienia z relacją szef-pracownik. Co za tym jest w tym złego, skoro wszyscy tego określenia używają? Otóż po pierwsze, ludzie to nie przedmioty, i nie możemy być ich właścicielami, więc nie mogę powiedzieć: moi ludzie, mój zespół, bo ci ludzie po prostu nie należą do mnie, to ludzie, którzy ze mną pracują i powinnam to w taki sposób opowiadać. Co to wywołuje, kiedy mówię jednak moi ludzie lub twoi ludzie? Przede wszystkim jest to określenie konfliktogenne, to znaczy ktoś po prostu może się z tym nie zgodzić, może to wywołać frustrację albo niezadowolenie w zespole, bo po pierwsze, ja nie powinnam tak mówić, bo nie jestem właścicielką innych ludzi i inni ludzie będą się z tym po prostu źle czuli, bo nie chcą się czuć tak, że ktoś jest ich właścicielem. Jest to jednak jakiś rodzaj odhumanizowania człowieka. Po drugie, używanie takiego określenia jest zwyczajnie niebezpieczne. To znaczy, mówiąc moi ludzie albo twoi ludzie, stawiamy pewną granicę, że ta grupka ludzi to należy do mnie i w zasadzie nikt nie powinien nic robić, jak ja mu na to nie pozwolę. No bo w zasadzie przypomina to trochę podejście jak do niewolnictwa. I ja wiem, że to jest takie zwyczajowe, ale z drugiej strony jednak człowiek, który z nami pracuje, niezależnie od tego, w jakiej to jest relacji, czy jest to relacja równa, czy jest to relacja podległa, jest nadal człowiekiem i ma swoje prawa, obowiązki, ale też ma prawo do szacunku. Jak zatem mówić, żeby nie nadużywać tej drugiej strony i żeby mówić w pełnym poszanowaniu jej praw i świadomości jej funkcjonowania? Otóż przede wszystkim warto się odnosić: ludzie, z którymi pracuję, zespół, z którym pracuję, ludzie, z którymi realizuje projekt. Wtedy będzie to bezpośrednie wskazanie na grupę oraz będzie bardzo dobrym dopełnieniem tego, co rzeczywiście się dzieje. I nie będzie stawiało żadnej ze stron w niekomfortowej sytuacji, że ktoś o kimś decyduje albo ktoś jest czyimś właścicielem. Powiem więcej, menadżer czy osoba, która używa takich określeń, to człowiek, który rzeczywiście może być posądzony o nieszanowanie tych relacji pracowniczych. Obecnie jest to bardzo ważne i bardzo dobrze, że w korporacjach zaczyna się zwracać na takie rzeczy uwagę. Pracownik, nieważne czy jest niższy stopniem czy równy, jest ciągle pracownikiem, ciągle człowiekiem i trzeba o tym pamiętać. Zwracajcie uwagę na to, jakim językiem się otaczacie. Przecież hejt i mowa nienawiści to również tylko język, a wiecie sami doskonale, jaką potrafi zrobić krzywdę. Zwracajcie więc uwagę na to, jak ktoś mówi do Was albo do Waszych kolegów i nie pozwalajcie na to, żeby dehumanizować język. Trzymam za Was kciuki, życzę Wam powodzenia. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Pani od Komunikacji i do zobaczenia.